Pożądanie to uczucie, które nieodparcie przenika naszą codzienność, wyłaniając się z różnych zakamarków naszej egzystencji. Nierzadko pożądamy tych, których uważamy za ponętnych, oczarowujących. To żywe, palące uczucie bywa wyzwaniem, szczególnie kiedy nie możemy zaspokoić naszych pragnień. Niejednokrotnie pojawia się także, gdy marzymy o posiadaniu czegoś, na co nie możemy sobie pozwolić, ekskluzywnego samochodu, luksusowego mieszkania czy markowych ubrań. David R. Hawkins, twórca znanej skali świadomości, klasyfikuje pożądanie jako jedno z uczuć znajdujących się niżej na jego skali, z poziomem poniżej 200 sugeruje to, że to uczucie nierzadko zasysa naszą energię i obniża wibracje. Hawkins kojarzy pożądanie z egocentryzmem, nadmiernym przywiązaniem do materializmu i pragnieniami, które prowadzą do poczucia niedostatku. Osoby często zmagające się z pożądaniem mogą doświadczać życia jako pełnego frustracji i niezaspokojenia. Pożądanie może ujawniać się w różnych kontekstach, takich jak pierwsze w relacjach międzyludzkich, gdy odczuwamy pożądanie wobec osoby, która nie odwzajemnia naszych uczuć. Drugie w życiu zawodowym, gdy pragniemy awansu, wyższej pozycji lub uznania w pracy. Trzecie w kontekście materialnym, gdy pożądamy drogich przedmiotów, takich jak luksusowe samochody, domy czy ubrania. Czwarte w kontekście stylu życia, gdy pragniemy życia pełnego luksusów i przyjemności, które obserwujemy u innych. Kluczowe jest umiejętne radzenie sobie z pożądaniem, aby nie pozwolić mu zdominować naszego życia. Istnieje kilka skutecznych metod zarządzania tym uczuciem. Pierwsze, zrozumienie źródła pożądania, które często wynika z niespełnionych potrzeb emocjonalnych. Drugie, praktykowanie wdzięczności, skupiając się na tym, co już posiadamy. Trzecie, praktykowanie uważności, pozwalając uczuciom pożądania przejść, zamiast je potęgować. Czwarte, realistyczna ocena sytuacji, aby nie idealizować obiektu naszego pragnienia. Piąte, ustalanie priorytetów, skupiając się na długoterminowych celach i wartościach. Szósta, akceptacja i dystans, ucząc się, że nie zawsze możemy mieć wszystko, czego pragniemy. Ale pożądanie nie zawsze musi być negatywne. Potrafi również działać jako motywacja do działania i osiągania celów. Kluczem jest umiejętność kontrolowania pożądania i kierowania nim w pozytywnym kierunku. Gdy nauczymy się rozpoznawać i kontrolować nasze pożądania, będziemy mogli żyć bardziej świadomie i w harmonii ze sobą i otoczeniem. Pożądanie ukierunkowane na konstruktywne cele może prowadzić do osobistego rozwoju i osiągnięcia sukcesów, o ile nie przejmie nad nami kontroli i nie stanie się celem samym w sobie.